Dzień dobry Państwu, jesteśmy w Stromowcach na przystani Flisackiej. Tutaj zaczyna się sławny, właściwie nie tylko na całą Polskę, ale już na całą Europę, czy jeżeli nie w ogóle na cały świat, spływ przełomem Dunajca, niezwykle atrakcyjny. Z tym spływem jest troszeczkę tak jak z kolejką na Kasprowy Wierch, bo myślę, że jeśli chodzi o polskich turystów, to można ich podzielić na dwie części. Jedna część to są tacy, którzy już spływem płynęli, a druga część to są ci, którzy właśnie zamierzają to zrobić. Rzeczywiście warto, bo rzecz jest niezwykle atrakcyjna. No, po pierwsze tradycyjne łodzie, które są pilotowane przez Flisaków doskonale znających rzekę, ale nie tylko to, bo oni doskonale znają też historię regionu, zabawiają turystów różnymi opowiastkami, historiami, dowcipami, no słyną zresztą ze wspaniałego humoru. A my dzisiaj o tym spływie rozmawiamy z prezesem z Polskiego Stowarzyszenia Flisaków, panem Jerzym Regiecem. Tak, trudne nazwisko, tak się to odmienia. Chciałam zapytać, jak wygląda sytuacja tego sezonu? Czy macie Państwo już dużo chętnych na spływ Dunajcem? Znaczy w tej chwili czerwiec i teraz początek lipca jest bardzo dobry. Jak chodzi o frekwencję, mamy bardzo dużo chętnych. No wiosna nas nie rozpieszczała, niepogodowo, a także w związku z pandemią mieliśmy tutaj niskie zainteresowanie, ale wiadomo jak w całej Polsce w turystyce. Ile osób dziennie przewija się w takim wysokim sezonie? Czy to są tysiące, setki? W dniu dzisiejszym tak planujemy przewieźć do końca dnia około 3000 osób. To jest strasznie dużo. Jak sobie radzicie z takim dużym ruchem? Staramy się to rozłożyć w ciągu dnia, tak żeby turystów jak najmniej obciążać tutaj czekaniem w kolejce. Dlatego też, korzystając z okazji, chciałbym zaprosić Państwa turystów do nas na spływ albo w godzinach rannych, co skutkuje też tym, że nie grzejemy się w tym największym upale na łodziach. I mamy jeszcze do dyspozycji cały dzionek na zwiedzenie Szczawnicy, na zwiedzenie okolicy. Albo godzina popołudniowa, zapraszam po obiadku. To nadaje możliwość, że tak powiem, brzydko obrócenia tymi łodziami. Także możemy wszystkich Państwa w miarę godziwie warunka i bez większych problemów obsłużyć. Czyli od której do której można skorzystać ze spływu? Kasa jest czynna od 8:30 i do godziny 17:00 po południu. Oczywiście, jeżeli by była taka potrzeba, jesteśmy w stanie dłużej wiadomo, pracować, dłużej obsługiwać. Natomiast maksymalna godzina no to jest uwarunkowana zmrokiem. Wiadomo, że przed zmrokiem na łodzie ze względu na bezpieczeństwo, ze względu na ochronę przyrody w Pieniński Park Narodowy, przed zmrokiem muszą spłynąć do Dunajca. Gdzie można kupić bilety? Czy tylko w kasie, czy może są jeszcze jakieś inne formy sprzedaży? Dysponujemy możliwością sprzedaży biletów, znaczy zakupu z Państwa strony turystów, tak w internecie, jak też w biletomatach ulokowanych i w Zakopanem przy Krupówka, na Koronie Zapory tutaj w Niedzicy. Także jest kilka form możliwych zakupu. W jakiej cenie są bilety? W tej chwili w sezonie wysokim spływ do Szczawnicy kosztuje 66 zł od osoby dorosłej. A czy gdyby zebrała się jakaś grupa ludzi i chciała popłynąć, powiedzmy wynająć dla siebie na przykład dwie, trzy łodzie flisackie, czy jest taka możliwość? Oczywiście obsługujemy przy każdą ilość turystów. Natomiast specyfika naszej pracy jest taka, że większość turystów jest zainteresowana spływem w południu. No wiadomo, jeżeli ktoś jest na czasach, potrzebuje się wyspać, potrzebuje zjeść śniadanie i że tak powiem, większość, takie duże uderzenie, jak to brzydko powiem, zainteresowanie spływem jest w godzinach południowych. Dlatego staramy się to jakoś zachęcać, żeby Państwo byli u nas albo z rana, albo po południu, bo to pozwala nam rozłożyć ten ruch na cały dzień i swobodnie obsłużyć Państwa turystów bez narażania się na stanie w kolejce. Może zachętą byłoby obniżenie troszeczkę ceny w tych godzinach właśnie mniej popularnych? Rozważaliśmy takie rozwiązania, no, nawet na próbę wprowadzaliśmy taki system, aczkolwiek bardzo ciężko jest, że tak powiem, wymusić to w stanie jednak w godzinach wczesnych. Zresztą jest to dla nas zrozumiałe, no, nie po to ktoś przyjeżdża na wczasy, żeby się zrywać rano o godzinie 5:00, także rozumiemy sytuację, staramy się jakoś pracować te realia, jakie są.
Chciałam jeszcze zapytać, jak wygląda sytuacja z samochodem, no bo załóżmy, że turysta wpisuje w GPS u siebie przystań Flisacka Stromowce, przyjeżdża tutaj do Was, podjeżdża samochodem, no i co dalej, bo spływ przecież prowadzi do Krościenka, tak? Tak, jak Państwo zauważyliście, pewnie przyjeżdżając, dysponujemy tutaj potężnym parkingiem, można zostawić samochodzie na górnej przystani i to jest najwygodniejsza forma spływu, znaczy dojazdu na spływ. I przy wykupieniu biletu na spływ można kupić bilecik powrotny za busa i busik Państwa turystów przywiezie praktycznie pod drzwi samochodu na górną przystanę. Także nie ma najmniejszego problemu. Wiadomo, że na rzece Dunajec po drugiej stronie granicy również działają Flisacy słowaccy. Czy to jest dla Was duża konkurencja? Może nie tyle duża, co o tyle kłopotliwa, że nie do końca uczciwe praktyki tam są stosowane na spływie słowackim. I w tych praktykach dosyć mocno uczestniczą nasi tutaj przewoźnicy z Zakopanego, co od kilku lat bardzo mocno widać. Mimo, że staramy się informować turystów, staramy się pokazywać obraz sytuacji, jak to wygląda. Te praktyki cały czas się powtarzają i troszeczkę nawet obraz tego spływu idzie także na nasze konto, brzydko powiem, co nie do końca dobrze wpływa na nasz wizerunek. Co to znaczy, że oni, ci słowaccy flisacy są nieuczciwi? Na czym to polega? Po prostu nagminnie przeładowują łodzie. Jest to o tyle dla nas trudne, że trudno skonkurować z kimś, kto nie gra uczciwie. Wiadomo, że u nas maksymalna obsada na łodzi, włącznie z dziećmi, razem z dziećmi, to jest maksymalnie 12 osób i to jest liczba nieprzekraczalna. U nas nie ma opcji, że przekroczymy, ze względu na, przede wszystkim u nas najważniejszą rzeczą jest bezpieczeństwo turystów, ich komfort i wygoda. Wiadomo, że pływamy na łodziach tradycyjnych, tutaj jakieś zmiany wielkie nie wchodzą w grę, więc żeby nie utrudniać, czy nie uprzykrzać turystom spływu, staramy się nie ładować, zresztą no, przepisy są jasne, 12 osób to jest maksimum. Natomiast obserwujemy na słowackim spływie przypadki, gdzie zdarza się podwójna liczba, nawet do 24 osób. Wiadomo, że to się przekłada też na u nich na cenę, no bo wiadomo, jeżeli można zabrać więcej, to można też tą cenę, brzydko powiem, obniżyć. Ale tak jak mówię, jest to nie do końca uczciwa konkurencja. Jest to nie do końca uczciwa konkurencja. Mam troszeczkę tutaj żal do firm, znaczy do firm, do busów z Zakopanego, którzy w tym uczestniczą i tak samo no, ciągną zyski nie do końca uczciwie, bo nawet nie informują do końca turystów, gdzie ich wiozą. Część turystów dopiero po przyjechaniu na miejsce dowiaduje się, że została wywieziona za granicę, praktycznie bez ubezpieczenia na wyjazd zagraniczny, bez jakichkolwiek zabezpieczeń, więc uważam, że to jest nie do końca uczciwa forma pracy. A czy u Was, nie wiem, w bilecie na przykład jest ubezpieczenie dotyczące ewentualnych wypadków na wodzie? Tak, oczywiście. Bilet zawiera ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków. Przystanie są dodatkowo ubezpieczone. No, przede wszystkim u nas, no, zresztą mamy tak długą tradycję, że nie możemy sobie pozwolić na jakąś fuszerkę. Jako stowarzyszenie pracujemy już blisko 90 lat, mamy pewną markę wypracowaną. Dlatego staramy się, żeby bezpieczeństwo było na pierwszym miejscu i porządek tutaj w czasie spływu. No właśnie, czy w czasie tych 90 lat był jakiś wypadek na wodzie? Najpoważniejszy w roku 60, gdzie te przepisy jeszcze nie były tak sprecyzowane, poza czasem normalnego spływu kilku flisaków zabrało po prostu turystów, brzydko powiem, na dziko, żeby przewieźć je na drugą przystanię i wtedy nastąpił wypadek. Od tego czasu te przepisy zostały uściślone, obostrzone i od tego czasu pływamy bez wypadku, przewożąc nawet ponad 300 tysięcy w sezonie. Bardzo Panu dziękuję. Chyba, że chciałby Pan jeszcze coś dodać. Serdecznie dziękuję Pani, serdecznie dziękuję Państwu turystom. Dziękuję. Proszę Państwa, żegnamy się z przepięknego miejsca. To jest dopiero początek tego spływu. Jeśli Państwo się zdecydujecie przyjechać tutaj, wsiąść do flisackiej łodzi, to zapewniam Państwa, że to, co zobaczycie za tym zakrętem, to naprawdę są i wspaniałe cuda przyrody, i pomniki historii, zabytki, no i wspaniałe opowieści flisaków, którzy są tutaj zaprawieni w spływie, znają doskonale rzekę, znają jej nurt i wiedzą, jak z tymi łodziami postępować, jak zachować bezpieczeństwo.
pani nie przyjdzie.